Witam serdecznie, tu Witcher Mako z tej strony, a to nasz kochany Titanfall, czyli beta nadchodzącej gry, gdzie biegamy sobie jako żołnierze, wsiadamy do Tytanów i nakłuwiamy się. Tak naprawdę Titanfall to jest takie małe połączenie, znaczy nie małe, tak naprawdę to jest połączenie rozgrywki Call of Duty z elementami skakania z gier jak Warframe albo Brink. I do tego tytanami w stylu Hawkena bądź powiedzmy MechWarriora, bardziej Hawkena. Świetna gra, raczej świetna beta, jak gra wyjdzie, dopiero będziemy to oceniać. Póki co bardzo mi się podoba. Powiem wam, że co jest ciekawe, nawet przegrywanie w tej grze nie jest złe. Zanim zaczniemy grać, zobaczymy sobie na loadouty. Mamy na razie 3, dopiero na 5 levelu można zrobić własne, więc na pewno będę to robił. Rifleman. Assassin, ta broń śmieszna, bo autoceluje z auto naprowadzania, ale nie za ciekawa. Kisbi to jest shotgun, bardzo fajna rzecz. Najlepiej mi się gra tą klasą póki co. Na pewno będę robił swoje własne tytany. Mam jednego tytana w różnych loadoutach. Głównie używam tego, ale reszta też jest ciekawa. No nic. Na ciekawskich jedziemy. Connecting. Gra ma długie loading time, chodzi świetnie. Powiem tak. Mam ją na średnio niskich ustawieniach, w tym momencie łatwiej jest mi nagrywać. Niestety lekko dropuje podczas nagrywania, ale tak normalny gameplay jest w granicach 50-60 klatek na średnich ustawieniach, więc no problem. Chodzi tu na bardzo mocno zmodyfikowany Source Engine, więc praktycznie będzie chodzić na każdej maszynie. No powiedzmy, w miarę nowoczesnej maszynie. Myślę, że nawet na zintegrowanych kartach graficznych będzie to chodzić w niskich ustawieniach. Ale przy odpowiedniej rozdzielczości. Tak jak już mówiłem, loadingi są dosyć długie, ale... Nie lubię tej mapy, już widzę, że się ładuje. Dobra, CQB weźmiemy, as loadout. Fajny jest ten początek, jeśli wyskakuje i jedziemy. Nie spodziewajcie się tutaj nie wiadomo jakiego gameplayu. Czy double jumping jest. Co jest śmieszne, jest to 6 na 6, ale w rozgrywce biorą udział creepy, tak zwane miniony. Zwiedzą minionów z innych, na przykład jak z Doty, coś w tym rodzaju, co jest dosyć ciekawe. I zabijamy też je, więc dostajemy za nie punkty i tak dalej. Jak widzicie, za 3,5 minuty będę mógł przysłać Tytana. Nie jestem jeszcze do końca pewien, czy ilość zabitych osób wpływa na to, jak szybko będziemy mogli przysłać Tytana, ale... Zobaczymy. Że użyjemy niewidzialności, to jest jedna z moich umiejętności, żeby dobiec. Widzimy też, jak ktoś nasuwa. Był fail. I kogoś mam i zabił mnie ktoś od tyłu. Dobra. Wiedziałem, nie spodziewajcie się na wysokim poziomie gameplayu, w FPS już bardzo dawno temu przestałem grać, nałogowo. O, to był minion, jak widzieliście. O, fuck! Ale się zjeb... To było dupskie, jak się masz. Będziemy próbować go zastrzelić. To dwie minuty będę miał własnego tytana, ale tego jeszcze to trzeba to przeżyć, a gościu widzę. No niestety, no nikt z mojego teamu nie miał zamiaru mi pomóc zabić go. Chcemy go zastrzelić. Dobra, mamy go. Ekstra. Do 60 będę miał własnego tytana. Widzicie, czysty fan jest w granie tego. Nawet się przegrać się wygra, zresztą zobaczycie. Jest naprawdę fajnie.
Wow. Nope. To jest tytan. Co to było? Gin. Shotgun jest całkiem OP. A mogę przystawić tytana, spróbuję to zrobić. Nie zginiesz przy okazji. Tu go przyzwiemy. Trochę jak killing. Dawaj. O, jest mega. Wsiadanie do tego tytanu. Tytan jest zajebiaszcze. Mam zestrzelić. Nie jestem jeszcze przyzwyczajony do jeżdżenia tytanem, jeszcze chodzenia nim, więc... A, są dwa. O, w dupę. Widzicie, auto eject uratował mi dupę. Przydałoby się jeszcze zabić tego tytana. Jak fajnie, zauważyliście, przeładowywanie nie wy... Nie psuje tego. O, idźcie, mam teraz, zabawa będzie. Ach, ktoś mnie zestrzelił. Ale było spoko. Czysty fan. Powiem tak, czysty fan. Na tą grę czekaliśmy już od dawna. Dla mnie to... O kurde, znowu się wyjebałem prosto na tytana. Jaki kamper! Jaki kamper! Piękne! O, w dupę. O, tego zestrzeliłem. Dobra, sam mogę przystawić tytana. Żeby to zrobić. Znaczy, jakieś zadupie do tego. Tu. Dawaj! Nie no, mówię, czysty, czysty fan grania w to. Już blas na mnie. Niestety nie mam granatów, żeby go zdjąć z siebie, więc cóż. Ale ktoś go chyba zestrzelił ze mnie, więc fajnie. O. Przegrywamy. O, dobre. Patrzcie to. A, mam cię, szmato. Zestrzelił mnie, ale to było fajne. Zajmij też 40, znowu mogę wyjąć tytana, ale na razie pobiegamy sobie tak. O, przegraliśmy. Dobra, teraz wie, to jest... Teraz mamy evac. To jest ciekawa nowa rzecz. Musimy ewakuować, musimy tutaj... No nie będzie takie proste. Tym bardziej, że... Moja bro... O. O!
Jakich? Zobacz ten celowe złości. Zobaczymy, czy nam się, czy moim się uda uciec. Uda się? Uda się komuś uciec. No jak widzicie, jak wygląda rozgrywka Titanfalla. Czysty fan, nasuwanie się ostro. Naprawdę nieźle. Tak, całe trzy tytany zabiłem. Nieźle. No jak wygląda, co dostaje się po... No dobra. Było na razie na tyle. Na pewno będzie o wiele więcej nagrywał, bo to bardzo ciekawa gra jest. Podblokuję parę rzeczy i zacznę się przy okazji kolejnego gameplayu. To Makos, do usłyszenia.